Z Ewangelii według świętego Łukasza. On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Ci, którzy są stałymi słuchaczami kilku słów o słowie, wiedzą, jak dla mnie ważny, ale tak naprawdę jak ważny dla głoszenia Ewangelii. Rozdział, o którym bardzo lubię mówić, że udowadnia niezwykle istotną tezę. Udowadnia, że każda porządna przypowieść Pana Jezusa kończy się imprezą. Bo przecież w tym 15 rozdziale Łukasza znajdziemy przypowieść o zagubionej owcy, zakończoną ucztą, przypowieść o zagubionej drachmie, zakończoną kawą z koleżankami i radością, i przypowieść o zagubionym synu, czy dwóch zagubionych synach, zakończoną weselem w domu ojca. Każda porządna przypowieść Pana Jezusa kończy się ucztą. I dlatego te słowa, które dziś wypowiadają faryzeusze, on przyjmuje grzeszników i jada z nimi, to jest proroctwo, które wypowiadają o prawdziwym Bogu. Oto i przypowieść naszego życia zakończy się ucztą w niebie. W to wierzę, bo tego mnie uczy Ewangelia. Religia uczty. Oto, co wyznaję. Do zobaczenia jutro.